Dzisiaj w Lublinie odprawiono mszę świętą w intencji świętej pamięci doktora Stanisława Majdańskiego. Jutro w Warszawie odbędzie się jego pogrzeb. Te wydarzenia skłoniły mnie, żeby podzielić się z Państwem wspomnieniem o doktorze Stanisławie Majdańskim. Czuję taką powinność, a zarazem czynię to po prostu z głębi serca. Czuję, że tak powinienem zrobić. Rzadko bowiem człowiek może spotkać w swoim życiu prawdziwego filozofa. Mówiono doktor Stanisław Majdański, ale wszyscy wiedzieli, że on jest profesorem. No, miał wiedzę profesora, miał mądrość profesora, miał postawę bycia profesora i gdziekolwiek byłem w Polsce, rozmawiałem z różnymi uczonymi, no to nieraz zdarzało się, że proszę pozdrowić Majdańskiego. To był ktoś, kogo wszyscy w różnych środowiskach szczególnie cenili. Stąd moje dzisiejsze wspomnienie. Przede wszystkim chcę na początku zwrócić uwagę na jego rozróżnienie między byciem filozofem a byciem filozofoznawcą. Majdański uważał siebie za filozofoznawcę, natomiast mówił, że filozofów jest mało. A on właśnie był filozofem, czyli nie kimś takim, który tylko referował poglądy innych, ale kimś, który żywo filozofował, żywo uprawiał filozofię, stawiał problemy, szukał ich rozwiązań, podawał własne propozycje. Nazywano go lubelskim Sokratesem czy lubelskim Wittgensteinem, czyli kimś, kto nie tyle pisze, bo nie napisał dużo, tylko kimś, kto inspiruje, kto rzuca tematy, rzuca problemy, problematyzuje, zmusza do refleksji. I to w trzech jakby takich aspektach się przejawiało. Po pierwsze, profesor Majdański był, że tak powiem, wiecznym dyskutantem. Ja go poznałem nie na sali wykładowej, nie w sali ćwiczeń, tylko poznałem go na korytarzu. Bo kiedy on przechodził przez korytarz, to zawsze ktoś do niego dochodził i z nim dyskutował. I zawsze to były dyskusje o filozofii. To były jakieś sprawy najbardziej podstawowe. Chyba, że zaczynał dyskutować na temat etymologii nazwiska swojego rozmówcy, ale to już było filozofowanie. I to nie mogę go zapomnieć, zawsze z dużą torbą, w której było ileś tam książek i zawsze z kimś dyskutował. No to sprawiało, że zawsze nie dochodził na miejsce, do którego miał dojść, bo po drodze pojawiali się kolejni dyskutanci i kolejne problemy. I tak sobie wyobrażam Sokratesa, że taki był Sokrates. Taki, który ciągle dyskutował i zaczepiał ludzi do dyskutowania. Nawet mówił dowcipy, jakieś uwagi, czasami uszczypliwe, które miały zmuszać do refleksji. Ale w tym wszystkim miał on dystans do siebie. Jest ta opowieść o obronie jego doktoratu, kiedy stwierdził, że jednak to nie jest to, że to nie jest to, co chciał powiedzieć, że nie chce tego bronić, prawda? I uciekł podobno z tego doktoratu, zanim się on rozpoczął, do Ogrodu Saskiego, a przyjechała sama profesor Izydora Dąbska, legenda polskiej filozofii, zdziwiona, że przychodzi do pustej sali i nie ma samego doktoranta. Wtedy według tej anegdoty, opowieści, ksiądz profesor Stanisław Kamiński zaczynał jej coś tłumaczyć, że to jest pomyłka co do godziny, a inni koledzy latali i szukali go, żeby na siłę go przyprowadzić na obronę, co się udało i dzięki temu został doktorem. Taki miał dystans do tego, co robi, czyli był niezmiernie krytyczny, jako właśnie taki prawdziwy filozof, który nie tylko tworzy, ale chce wziąć odpowiedzialność za to, co tworzy. No i po trzecie, to był człowiek anegdotyczny. No, podobno lista dowcipów o nim jest bardzo duża i jest jedną z najpopularniejszych postaci w legendach kulowskich. Wspomina się go na Facebooku, tak jak wspomina się jego mistrza. I tych masę dowcipów o tej właśnie takiej, jakby można powiedzieć, bezradności filozofa, tak jak Sokrates, który jest kompletnie niepraktyczny,
który potrafi wsiąść do trolejbusu, który idzie w kompletnie inną stronę i tam zadyskutować się i nie przejmować się, że jedzie nie w tą stronę, w którą powinien. Więc tych dowcipów, tych opowieści jest wiele, chociaż jest i dowcip o takiej praktyczności, że potrafił podobno uciec z sali, w której egzaminował, bo studenci tak słabo zdawali egzamin, że wyszedł podobno przez okno, a oni o tym nie wiedzieli, czekając, aż kolejny student zostanie wezwany. Tych dowcipów jest masa, ale to są dowcipy o filozofię, tak można powiedzieć. One troszkę nawet taki stereotyp filozofa utrwalają jako człowieka kompletnie niepraktycznego, ale żyjącego problemami, na co dzień żyjącego problemami. Również zajęcia z nim, no to były zajęcia legendarne. Już samo wyczytywanie listy obecności trwało pół godziny i przeradzało się w różne dyskusje, w analizy etymologiczne słów, w analizy zaimków, zwrotów grzecznościowych i tak dalej. To była taka filozofia języka. Był przede wszystkim filozofem języka, czy logikiem w szerokim tego słowa znaczeniu, z wielkimi zainteresowaniami i wyczuciem problematyki metafizycznej i problematyki etycznej. A przy tym wszystkim wielki analityk, problematyzator, a z drugiej strony człowiek wierny pewnym podstawowym wartościom. Wierny wartości wiary, religii, polskości. To były rzeczy, o których on nie dyskutował. O wszystkim można było dyskutować, o wszystkim można było się spierać, kłócić, problematyzować, ale tutaj świętości się nie problematyzowało. Taki po prostu był. No, też życie miał ciężkie, przeżył praktycznie zesłanie na Syberię i wiedział, co to jest system sowiecki. I pamiętam, że był bardzo ostro wyczulony na takie sprawy, jeżeli ktokolwiek coś próbował bronić, chociażby jakiegoś cienia tego systemu, ale miał wielkie serce do ludzi. Wielkie serce do ludzi, tych również, którzy przez ten system byli uciemiężeni, chociaż nie należeli do naszego narodu, ale to serce było widać u niego. Zresztą pokłosiem tego jego zesłania była świetna znajomość między innymi rosyjskiego i pamiętam rozmowę z Richardem Swinburnem, jednym z najwybitniejszych filozofów współczesnych, który no, początkowo przygotowywał się do pracy wywiadowczej, stąd musiał znać rosyjski. I nie zapomnę tej rozmowy między nimi, znakomitej rozmowy filozoficznej po rosyjsku, kiedy Swinburne przeszedł na rosyjski z nim. I to było coś niesamowitego. Pięknie mówiący obaj o najważniejszych sprawach takich filozoficznych. Nie? No i Swinburne mówi, że to niezwykle inteligentny człowiek i niezwykle dociekliwy, niezwykle głęboki. I ostatnia taka refleksja, pewne doświadczenie osobiste, co zapamiętam je do końca życia. Profesor Stanisław Majdański interesował się w semiotyce takimi sprawami, które miały znaczenie dla metafizyki. Stąd interesował się pojęciosądami, jak to określił, które nazywa się transcendentaliami, które próbują ogarnąć każdy byt. I między innymi takim słówkiem jak słówko być, którym zająłem się w moim doktoracie. I nie zapomnę tej sytuacji, kiedy przed obroną mojego doktoratu referowałem go na seminarium, na którym był Majdański. I on nagle się zdenerwował, zaczął ze mną polemizować, zaczął krytykować, że tego nie uwzględniłem, że ta moja metoda jest błędna, że tutaj nie ma przejścia, że tych znaczeń jest więcej, co ja wyróżniam, albo że można je zredukować. No, doszło do takiej bardzo ostrej dyskusji. Ja byłem zdruzgocony po tym seminarium. Wiedziałem, że może niebezpiecznie teraz przystępować do obrony, bo może rzeczywiście ta moja praca jest słaba. I on następnego dnia, nie zapomnę tej sytuacji, znalazł mnie na korytarzu. Znalazł mnie na korytarzu, podszedł do mnie i mówi: pan się nie denerwuje, pan się nie boi. I pan się nie gniewa za to, że ja wczoraj taki byłem. Ale to są problemy, które mi leżą na sercu.
Ja to nie mówię z umysłu, mówię z serca. Ten problem, który Pan porusza, to mi leży na sercu. I dlatego ja tak to przeżywam. I dlatego taki byłem wczoraj. Ale wtedy ja zrozumiałem, że on filozofią żyje, że to nie jest, żeby tam coś napisać, jak to dzisiaj się robi, tylko on naprawdę tymi problemami żył. Jeżeli się kłócił, to kłócił się o sprawy fundamentalne, najważniejsze. Dzisiaj warunki być może systemu edukacyjnego, systemu uniwersyteckiemu nie sprzyjają takim ludziom jak on, ale powinniśmy o takich ludziach pamiętać i powinniśmy ich wspominać, powinniśmy pokazywać studentom po to, żebyśmy nie wpadli w ten błędny system pracy naukowej dla kariery, dla punktów, dla innych jakichś prowizji, tylko żeby ta praca naukowa była realnym poszukiwaniem prawdy, aż do bólu, a filozofia była naprawdę zgłębaniem spraw ostatecznych, tak jak on to robił. W każdym momencie, w każdej chwili praktycznie życia, na ulicy, na korytarzu, na trawniku pod takim pięknym drzewem, w różnych sytuacjach. I to piękno filozofii, które on pokazywał, do którego zachęcał, skłoniło mnie, żeby podzielić się tym wspomnieniem. I zachęcam innych, żeby pamiętać o tej postaci, zapoznać się z jego tekstami, które pozostały, które jakoś udało się wyrwać z jego głowy i utrwalić, bo na pewno to będzie bardzo inspirujące. Ale przede wszystkim zachęcam, żeby naśladować, na ile oczywiście możemy realistycznie, tą jego postawę oddaną filozofii. Dziękuję.